Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w XV wieku, kiedy ktoś z rodu Piccolominich został papieżem, Pius II został wtedy papieżem, cały Rzym mówił o tym, że miasto zostało po prostu obsadzone przez tysiące krewnych z Sieny Piccolominiego. Rzym został opanowany przez krewniaków jak szarańcza. Stąd się zresztą między innymi przez takie zachowania wziął się termin nepotyzm. Spór, jaki się toczy wokół Polexitu, to co dzisiaj wyprawił tutaj na mównicy pan premier, to jest w istocie spór o wartości. Z Europy wzięliście rzeczy najgorsze. Właśnie na przykład nepotyzm. Wzięliście z tradycji polskiej też rzeczy najgorsze. Jak się wczyta ktokolwiek w listy, nie wiem, Tmana Rzewuskiego do carycy Katarzyny, czy Szczęsnego Potockiego do Rzewuskiego, czy Branickiego, tam są wspaniałe patriotyczne zwroty o miłości ojczyzny i ten lęk przed zarazą, która idzie z Zachodu, między innymi jako konsekwencja rewolucji francuskiej. Tak się bano tego Zachodu, że potem jak już pisali do siebie, to pisali przerażeni, że jak to się mogło stać, no trudno, no trzeba już zostać Rosjaninem, bo jakoś chcieliśmy obronić Polskę, ale nam nie wyszło. Wzięliście najgorsze rzeczy z tradycji zachodniej, podważając najważniejsze wartości Zachodu, te wszystkie najważniejsze i najistotniejsze dla naszej kultury i jednocześnie wzięliście najgorsze z XVIII wieku tradycje, które doprowadziły wtedy do upadku Polski, więc radzę przemyśleć dobrze swoją politykę i nie dajcie się przez prezesa Kaczyńskiego gotować jak żaba, bo was powoli przesuwał właśnie na wschód i nawet tego państwo nie zauważacie, a wspieracie go bezkrytycznie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi.